Chodź. Jesteśmy po meczu 5. kolejki klasy B, pierwszej grupy gdańskiej. W tej chwili zajmujemy pierwsze miejsce z 13 punktami. Jest jeszcze długa droga przed nami, tych meczów jest bardzo dużo, także nie podniecamy się już awansem. Myślimy na pewno o awansie, zdajemy sobie z tego sprawę, że te obiekty na to zasługują. Samo Choczewo ze zdolną młodzieżą, z zawodnikami, którzy kiedyś grali w wyższych ligach. Po prostu ta gmina zasługuje na to, żeby przynajmniej mieć zespół w A-klasie i myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, chociaż tak jak powiedziałem, bardzo ciężko być z tej B-klasy. Jest to nie tylko kwestia przygotowania sportowego, ale też kwestia sędziego jednego, który sędziuje te zawody, podejścia zawodników, którzy grają za darmo, nie mają ani złotówki za to, pracują zawodowo, no, są wyjazdy służbowe, sprawy rodzinne, także jest to ciężko wszystko poukładać. Ostatnia kolejka to mecz z Gniewinem, z klubem, co prawda drugim zespołem czwartoligowego klubu, ale mecz ważny, gdyż w Gniewinie spędziłem 15 lat pracy trenerskiej. Cieszy to 1-0 z trudnym przeciwnikiem, z zawodnikami z pierwszego zespołu, ze zdolną młodzieżą, także te 3 punkty cieszą. Jest to zespół, który na pewno jeszcze będzie odejmował punkty naszym przeciwnikom i jestem bardzo z tego zadowolony. Pracując z zespołami czwartej ligi, czyli weekendem Luzino czy Bożym Polem, tak jak wspomniałem, w Gniewinie 15 lat, w końcu jestem w Choczewie, w którym zawsze chciałem być ze względu na dobre położenie, na dobry klimat, na młodzież, którą pamiętam jeszcze, bo jestem mieszkańcem gminy, jest to bardzo bliska odległość, mam bardzo blisko tutaj do klubu i chcę tu coś zrobić z zawodnikami. Jest to taki teren, który zasługuje na to, tak jak już powiedziałem. I będę robił wszystko, żeby ta piłka przynajmniej na tym A-klasowym poziomie tu zaistniała. Jest to możliwe i chcemy coś zrobić w tym temacie. A czemu tu jestem? Właśnie dlatego, żeby zacząć coś od początku, żeby też tutaj zaistniała ta drużyna, która kiedyś walczyła w czwartej lidze. I tak jak powiedziałem, dobry klimat, dobra młodzież. Mam nadzieję, że to się uda. Zespół Latarnika opiera się głównie na mieszkańcach gminy, ale nie zamykamy się przed nikim. Każdy, kto chce trenować w naszym zespole, jest mile widziany. Są zawodnicy starsi, grający kiedyś w czwartej lidze. Jest bardzo zdolna, utalentowana młodzież, która uczy się od tych starszych. Jak powiedziałem, ta B-klasa, no, jest to ogromna szkoła. Mamy gdzie trenować, są dobre boiska, są praktycznie 3 boiska trawiaste z dobrą nawierzchnią, także no, ta klasa na pewno się przyda. Jest to zespół ciekawy, ale na tym poziomie B-klasowym ciężko ich mobilizować do pracy. Przed nami jeszcze naprawdę ogrom pracy. Mamy nadzieję, że skończy to się awansem, ale będzie ciężko. Mamy pierwsze miejsce, ale do końca trzeba być skoncentrowanym i cały czas trenować, cały czas uczyć się tego grania. Mam nadzieję, że to przyniesie efekty, ale które gramy u siebie też są jakąś może nie gratką dla kibiców, ale warto przyjść zobaczyć, jak gramy, co dzieje się na tym poziomie B-klasowym, bo są to mecze bardzo, bardzo ciekawe. Być może taktycznie nie wygląda to najlepiej. Ten jeden sędzia biedny też sobie nie zawsze radzi, ale naprawdę dzieje się bardzo dużo i zapraszam bardzo serdecznie. Moim asystentem Mariuszem Ludziem staramy się wpajać ciągle zasady trenowania i metody. Myślę, że to przyniesie efekty. Zarząd klubu tak samo jest nowy. Myślę, że cała otoczka. Idziemy ku lepszemu. Jest grupa 20 kilku zawodników, którzy chcą coś zrobić i mamy nadzieję, że to zrobimy. Cały czas starając się przekazać tej młodzieży moje doświadczenie. Mam nadzieję, że będzie lepiej.